Marcinek, Marcinek, Marcinek. Kiedyś miałeś lepszy brzuch. Gdy miałeś 20 lat, to jakoś szybciej paliło się te kalorie. Mogłeś jeść, imprezować bez opamiętania, a forma jako tako bywa. Teraz, jak stajesz rano, to pierwsze co widzisz to swój brzuch. Musisz coś z tym zrobić. Bo przecież taki Adonis jak ty nie może się marnować. Siemanko. W dzisiejszym materiale chcielibyśmy Was nauczyć, jak ułożyć sobie samemu dietę. Pokażemy Wam na naszym przykładzie, a dokładniej Marcina, jak my to robimy, od czego należy zacząć, jak wyznaczyć cel, by był realny, tak by wszystko to miało ręce i nogi. Zapraszamy do oglądania. Numer 1. Zaczynamy od wyznaczenia cel. Pierwsze, od czego należy zacząć, to wyznaczenie realnego, nierzadnego celu. Rzucajmy się od razu z motyką na słońce, nie stawiajmy sobie nierealnych celów typu minus 10 kg w miesiącu. Moim celem jest zrobienie formy na lato. Teraz nagrywamy ten materiał, jest 2 marca 2024 roku. Czas realizacji celu daję sobie na 1 czerwca. Tak więc mam dokładnie 92 dni na zrealizowanie tego celu. Moim celem jest redukcja tkanki tłuszczowej. Aktualnie ważę 85 kg przy BF-ie około 16%. Chciałbym osiągnąć wynik 80 kg, skłonność poniżej 10% tkanki tłuszczowej. Zdrowo redukując tkankę tłuszczową możemy zrzucić od pół do kilograma tygodniowo, ale wiemy, że życie pisze różne scenariusze i tak samo będzie i w moim przypadku. Przez ten okres mam zaplanowane kilka imprez rodzinnych, jak święta wielkanocne, otwarcie sezonu grillowego u szwagra oraz majówka, gdzie wjeżdżam z rodziną nad morze. Tak więc jeżeli wierzyć w matematyce, powinien ten cel spokojnie osiągnąć przed założonym terminem. Ale jestem zwykłym człowiekiem, nie chcę się przy tym zażynać, liczyć każde ziarenko ryżu, chcę korzystać z życia i zamierzam Wam pokazać, jak wszystko zaplanować, byście i Wy zrealizowali swoje cele treningowe. Kolejną rzeczą na mojej liście będzie zmierzenie obwodu brzucha. Dlaczego mierzę tylko obwód brzucha? A to dlatego, że samemu jest to najłatwiej zrobić, nie trzeba się niego prosić, a i w tym miejscu u mężczyzn zazwyczaj zbiera się najwięcej tkanki tłuszczowej w ciele. U kobiet zazwyczaj są to biodra oraz nogi. Jeżeli jesteś kobietą i oglądasz ten materiał, to myślę, że też spokojnie sprawdzisz sobie z pomiarami bioder i nóg. Obliczenie zapotrzebowania kalorycznego. Cel Marcina mamy już określony, wiemy ile waży, więc teraz czas na określenie zapotrzebowania na energię. Najprościej to zrobić, wchodząc w pierwszy lepszy kalkulator zapotrzebowania znaleziony w internecie albo skorzystać z aplikacji Fitdata. Wklepujemy swoje dane, takie jak bieg, płeć, wzrost, ilość uprawianej aktywności fizycznej i jeżeli znamy swój poziom body fat, o ile jest takie miejsce w kalkulatorze. U Marcina już to wpisaliśmy i wyszło nam, że jego zapotrzebowanie kaloryczne przy dość dużej aktywności fizycznej, to znaczy 3-4 razy w tygodniu trening, wynosi 2700 kilokalorii. To ilość kalorii, przy której ani nie schudnie, ani nie przytyje. Jego celem jest redukcja masy ciała, więc od tej wartości odejmujemy 10%. Więc w tym przypadku będzie to 2430 kilokalorii. Zaokrąglimy do 2500. Będzie to kaloryczność, którą Marcin będzie stosował przez najbliższe tygodnie, aż do momentu, kiedy będzie widział efekty swojej pracy. Teraz, gdy już znamy zapotrzebowanie u Marcina, możemy wyznaczyć proporcje makroskładników, czyli białek, tłuszczy i węglowodanów, które Marcin będzie spożywał. Zacznijmy od ustalenia poziomu białka. Marcin waży 85 kg, trenuje siłowo i zależy mu na utrzymaniu masy mięśniowej. Przyjmiemy, że będzie w ciągu dnia spożywał 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Daje nam to wynik 170 g, co przekłada się na około 680 kalorii. Każdy gram białka to 4 kalorie. Teraz zajmiemy się poziomem tłuszczu. Z racji tego, że Marcin lepiej czuje się na diecie, gdzie ma dużo tłuszczu, bo nie ma spadków energii, a co najważniejsze, lubi jeść tłusto, to znaczy lubi żeberka, lubi ryby, orzechy, oliwki itd., to nie będziemy chcieli mu tego zabraniać. Więc ustalimy wartość tłuszczu na poziomie około 1 g na kilogram masy ciała. Gram tłuszczu to 9 kilokalorii, więc będzie to 85 g, co da nam około 765 kalorii. Sumując kalorii z białek i tłuszczy, wychodzi nam łącznie 1445 kilokalorii. Od ogólnego zapotrzebowania odejmujemy tą sumę i wychodzi nam 1055 kalorii, które przeznaczymy na węgiel. Tą wartość dzielimy przez 4, ponieważ 1 gram węglowodanów to 4 kalorie i wychodzi nam 264 g węglowodanów. Jak widzicie, mamy już ustalony rozkład makroskładników. Ale jak tego wszystkiego pilnować?
z racji, że mamy XXI wiek, to w sposób przychodzi nam aplikacja FitTattoo do liczenia kalorii. Jest ona darmowa, do pobrania na App Store lub na Google Play. Instalujemy ją, w ustawieniach wpisujemy wartości, które obliczyliśmy. I teraz kluczowa sprawa. Będziemy liczyć kalorie. Tak, pewnie już teraz też włączyć ten materiał, ale posłuchaj nas. Jest to tak proste i zajmuje raptem 5 minut dziennie. Więc jeżeli nie jesteś w stanie poświęcić dziennie 5 minut swojego czasu na wpisywanie produktów w aplikację, to nie ma dla Ciebie ratunku. Ja osobiście będę wpisywał każdy dzień, co jadłem, bo pod tym względem, jeżeli mam jasno określony cel, to jestem nerdem i to Wam też proponuję, ale jest też druga droga dla leniuszków, to znaczy prowadź dziennik żywieniowy FitTattoo przez 2-3 dni w tygodniu i trzymaj rękę na pulsie, ile jesz. Pozwoli to trzymać się w ryzach, będziesz widział już wzrokowo, jaki posiłek powinieneś jeść, czy nie jesz czasem za dużo i po paru tygodniach tak się wdrożysz, że będziesz mógł powiedzieć, ile kalorii ma jabłko czy jak. Jest też trzecia droga, jak partia polityczna, a mianowicie przez bity tydzień zapisuj wszystko, co jesz w aplikację i pracujesz przez ten czas schemat jedzenia za pomocą okienka żywieniowego 16/8, gdzie przez 16 godzin nic nie jesz, a przez 8 godzin masz okienko żywieniowe, gdzie masz spożyć kalorie. Jeżeli to przepracujesz na sobie, to co 2-3 tygodnie sprawdzaj jeden dzień, ile zjadłeś i zastosuj pewnego rodzaju korekty żywieniowe. Produkty żywnościowe, które znajdą się w mojej diecie. Nie lubię zbyt dużo nadużywać słowa dieta, ponieważ model diety, który aktualnie stosuję, jest takim modelem tradycyjnym, czyli jem ziemniaczki i schabowe. Może staram się w tygodniu unikać pieczywa, ale w weekend od czasu do czasu pizza wchodzi. Więc aktualnie nie jestem żadnym karnivorze lub na keto, które testowałem wcześniej. Teraz na moim przykładzie chciałbym Wam pokazać, na jakich głównie produktach oprę swoje żywienie. Zacznę od tego, że będę spożywał od 3 do 4 posiłków dziennie, w zależności od tego, ile będę miał pracy. Weźmy na tapet, z jakich produktów będę czerpał białko. Z racji tego, że jestem mięsożerny, to na pewno w moim menu znajdzie się pierś z indyka oraz kurczaka, połowina w postaci steku lub tatarów, ryby często są promki w Lidlu, więc radzę śledzić. Jajka i jeszcze raz jajka, ponieważ uważam, że są najlepszym źródłem białka oraz tuszy. Polecam zaopatrzyć się w jajka od jakiegoś chłopa lub baby ze wsi. Jajka sprzedawane w sklepie, te ze wsi, dzielą lata świetle pod względem smaku i aminogramu. Nie może tu zabraknąć również białka serwatkowego. Ja stosuję WPC z Ostrowitu. Jest dobrze rozpuszczalne i co najważniejsze, nie mam po nim problemu żołądkowego. W głównej mierze znów będę opierał się o jajkach, o których wcześniej wspomniałem. Do tego na pewno znajdą się orzechy brazylijskie, włoskie, raskowe, które uwielbiam. Do tłuszczy możemy zaliczyć również ryby, które staram się jeść minimum raz w tygodniu. Oleje, które głównie wybieram, to oliwa z oliwek oraz olej kokosowy nierafinowany. Węglowodany. By zaspokoić kubki smakowe, staram się jeść dużo owoców leśnych oraz tropikalnych, jak np. arbuz, melon, truskawki czy borówki amerykańskie. Dlatego często jem ziemniaki. Obieram je, piekę w piekarniku. Pół kilo ziemniaków to tylko 355 kalorii. Z czasów, gdy testowałem dietę keto, posmakował mi makaron oraz ryż konia. Na 100 gram produktów ma zaledwie 12 kalorii. Do tego od czasu do czasu leci na pewno czekolada gorzka, weekendy, 2 trójkąciki pizzy lub gałkalowy. Wtedy to wszystko będę liczał, by mieć kontrolę, ile jem tak naprawdę jedzę. Jeżeli wiemy, że czekają nas imprezy, należy to wszystko uwzględnić w swoim tygodniowym planie żywieniowym. Jeśli wiesz, że na przykład w sobotę czeka Ci imprezka, to najlepiej już od poniedziałku zacząć wypinać kalorie. Wystarczy, że z każdym dniem utniesz od 200 do 500 kalorii, dzięki temu zbudujesz zapas kaloryczny w wielkości 1000, a nawet 2500 kalorii, by będziesz mógł spożytkować dodatkowo na imprezę. Dzień po imprezce zalecamy jakąkolwiek aktywność fizyczną, jeżeli będziesz na chodzie, a jeżeli nie, zwykły spacer też będzie fajny. Teraz przedstawiam Wam mój przykładowy dzień jedzenia. Odpalam aplikację FitTattoo i zawsze rano po przebudzeniu szykuję sobie szejka białkowego, który wypijam w drodze do pracy. Następnie po pracy już czeka na mnie drugie śniadanko. Czeka na mnie, fajnie by było, muszę sobie zrobić. Zwykle są to jajka z jakąś formą wędliny, do tego lubię sobie też rzucić jakieś owocki i orzechy. Później, jak już minie kilka godzin przed wyjściem do pracy, zwykle wpada jakaś pierś, może być to z indyka bądź z kurczaka.
jakaś chińszczyzna, ryż brązowy oraz sos słodko-kwaśny. No i to wszystko też robię oczywiście, te mięsko piekam na oliwie. No i na deser też fajnie, żeby się znalazło coś słodkiego. No, lubię bardzo melona, jest to dla mnie ostatnie odkrycie sezonu. A jak nie jest to melon, to jest na przykład jakaś gorzka czekolada. I po powrocie z pracy czeka na mnie ostatni posiłek. Zazwyczaj są to moje ulubione naleśniki z Lidla, a jeżeli ich nie jem, to takim najszybszym dla mnie posiłkiem będzie na przykład jakiś skier bądź pudding proteinowy i do tego jakaś bułeczka z serkiem i szynką. No i na koniec dnia, jak widzicie, zmieściłem się w swojej kaloryczności. Zjadłem 2434 kalorie. Przekroczyłem delikatnie białko, ale białko to jest jedna rzecz, którą możecie przekraczać. W tłuszczach zmieściłem się praktycznie idealnie. Przekroczyłem tylko o 0,2 gramów. No i węgle tutaj delikatnie nie dojadłem. Więc jak widzicie, bilans kaloryczny jest zachowany, więc teoretycznie powinienem chudnąć. To już tyle w dzisiejszym materiale. Mamy nadzieję, że po tym filmie będziecie mogli sami sobie ustawić swoją dietę. Zwracajcie uwagę na to, żeby jeść dużo białka, ruszać się, pić wodę, wysypiać, pilnować ogólne ilości kalorii. W sumie sporo tego, ale bez połączenia wszystkich tych elementów w całość będzie trudno osiągnąć zamierzone cele. Dajcie znać w komentarzu, z czym wy macie problem podczas budowania formy. No i sprawdźcie w czerwcu, czy Marcinowi udało się osiągnąć te swoje cele. Jak nie, to proszę przypomnieć mu, że za każdy kilogram powyżej normy ma przebiec 1 kilometr. A my widzimy się już w następnym materiale na kanale Gotowy na Trening. Pozdro!